Chwała Panu Jezusowi. Moi drodzy, moja historia z Panem jest dosyć rozciągnięta w czasie. Pochodzę z małej miejscowości 10-tysięcznej z Łobza. Jest to województwo zachodniopomorskie. Tam się urodziłem, tam żyłem. W rodzinie katolickiej. Ale takiej rodzinie, jak to się mówi, wierząca, niepraktykująca. W domu było różnie i nie jestem dumny ze swojego domu rodzinnego. Ale było zawsze co zjeść, był dach nad głową, było w co się ubrać. Także nie chciałbym dramatyzować, bo nie o to chodzi, ale o Bogu wiedziałem tyle, że no Bóg jest. No bo wiadomo, no Bóg jest, kto nie wierzy w Boga. Wszyscy wierzą teoretycznie w Boga. Ja tak wierzyłem, że Bóg jest. Pan Jezus umarł na krzyżu, zbawieni jesteśmy, On zapłacił, teraz mogę się posługiwać w takim trochę bardziej dużym językiem, zapłacił ceny, ale wtedy umarł i wszystko jest załatwione. I nie myślałem o Bogu. Ale kiedy skończyłem szkołę średnią, w 2001 roku pojechałem do sąsiedniej miejscowości, która jest oddalona od mojego rodzinnego miasta o 30 km do mojej babci w odwiedziny. I jak zawsze od babci wracałem pociągiem o godzinie przykładowo 17, to tym razem postanowiłem, że wrócę godzinę szybciej pociągiem o 16. I kiedy stałem na peronie bardzo małej stacji z budynku dworca, pamiętam, wyszły dwie bardzo młode dziewczyny, a za nimi taki starszy dziadziuś. I on tam im dawał czadu, straszył je piekłem, wrzucone zostaniecie do jeziora ognia gorącego siarką. Ludzie, myślę, co się tu dzieje? Nie dość, że świadka trafiłem, to jeszcze jakiś taki zwariowany. Dziewczyny gdzieś tam sobie poszły, podjechał pociąg, wsiedliśmy do tego samego pociągu. I ten zwariowany dziadek usiadł naprzeciwko mnie. Ale zaczął już mówić normalnie, uspokoił się. I zaczął mi mówić o Bogu. I zaczął mi mówić tak, jak jeszcze nikt nigdy w życiu mi nie mówił. Pamiętam takie słowa, że powiedział, gdyby zapytać się ludzi, czy wierzą w Boga, to większość z nich odpowiedziałoby pewnie, że tak. No myślę, no pewnie, że tak. No jak? Jestem jednym z tych. Ale mówi, kiedy byśmy zaczęli mówić ludziom o Bogu, to od razu zrobią z siebie wariata, uciekną, będą zmieniali temat. No faktycznie. I mi mówił dużo więcej rzeczy. Pamiętam, wysiedliśmy po około 25-30 minutach jazdy z pociągu. Okazało się, że idziemy w tą samą stronę. Byliśmy niemalże z sąsiadami. I nasza droga się rozstała, ale jeszcze podczas tej drogi powiedział mi, żeby czytać Biblię i modlić się do Boga o jej zrozumienie. No i tak się rozstaliśmy. Po jakimś czasie jeden z moich kolegów dał mi, czy ja od niego wziąłem, jak był w odwiedzinach, Nowy Testament, ale to był przekład świadków. Ja nie wiedziałem, czy to świadkowie są poprawni, czy nie. Ja nie wiedziałem. Ja o Bogu wiedziałem tyle, że jest i tyle. Dał mi to, ja skończyłem szkołę i po szkole średniej zacząłem taki staż absolwencki i w moim rodzinnym mieście w nadleśnictwie, na terenie jednego z leśnictw, moim zadaniem było jeździć po lesie, jakiś tam obszar i wyznaczać drzewa do wycięcia. Leśniczy pokazał mi, o co chodzi, ja szybko pojąłem tą pracę, szło mi dobrze i jak zakończyłem, to ja czytałem ten przekład świadków. I trzeba mówić, że to jest fałszywe. Tak? Dzisiaj o tym wiem, wtedy nie wiedziałem. Ale dużo historii jest bardzo podobnych, które są w słowie. A że ja nigdy nie znałem Słowa Bożego, to czytałem tak potrafiłem. Ale zacząłem się modlić. Modlić się do Jezusa. Modlić się i prosić Pana, żeby poukładał moje życie. Bo na pewnym etapie się troszeczkę pogubiłem. Te życie towarzyskie, kawalerskie, dyskoteki. Nie byłem uzależniony. Ani od papierosy paliłem, ale rzuciłem jeszcze je w szkole średniej, bo chciałem sobie sam coś udowodnić. I przez wiele lat modliłem się. Chodziłem co niedzielę za miasto, na taką górę,
bo Pan Jezus chodził na górę, to ja też na górę będę chodził, na ustronne miejsce. I ja się modliłem i wylewałem serce przed Bogiem i prosiłem Pana Jezusa, żeby pokładał moje życie, żebym miał dom, rodzinę normalną, żebym miał pracę, żebym po prostu normalnie żył, bo ja sam w sobie już zacząłem się tak gubić, miałem ponad 20 lat. Szkół za wiele nie skończyłem, z natury zbyt bystry nie byłem. U rodziców był taki luz, że mogłem sobie robić, co chciałem i robiłem. No wiadomo, co się robi w takim wieku. I po jakimś czasie w grupie kolegów, z którymi żyłem, takie tam pod blokiem stoją, pod sklepem piwko piją. Największy problem to jak nie ma dwójki, bo nie ma na piwo. I pewnego dnia ja do tej grupy swoich kolegów, którą uważałem już za rodzinę, miałem wtedy 25 lat, przychodzę, oni mi mówią, że ja coś na nich nagadałem gdzieś w jakimś barze, jakiś głupot. I oni się tak mnie wyrzekli, mnie wypędzili, już ty, niedobry, prawie mnie pobili. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo ja nigdy w życiu nic złego na nich nie powiedziałem. I tego samego dnia przez okno mojego domu wypatrzyłem kobietę, za którą wybiegłem. Ja ją znałem, ona mnie tam w młodych latach podrywała nawet. Pobiegłem, spotkałem ją raz, tak cześć, cześć, i żeśmy uciekli. Później ja zaaranżowałem, że on drugi raz na mieście spotkałem. Mówi, jeszcze raz się spotkamy, to na kawę, czy jest takie powiedzenie się, czemu mówić, no to myślę, to ten trzeci raz to będzie. Wsiadłem w samochód, bo miałem, i jak ona już dochodziła do miejsca, gdzie mieszka, na drugim końcu miasta, ja wysiadłem z samochodu i idę naprzeciwko, i umówiliśmy się na randkę. I ta kobieta jest dzisiaj moją żoną. I dziękuję Bogu, że jednego dnia to Bóg mnie wyrywał. Ja nawet nie wiedziałem, że to towarzystwo, w którym jestem, ono jest złe i tam mi się krzywda dzieje. Ja myślałem, że jest okej, no jest fajnie. I postawił mnie przy mojej obecnej żonie. Zacząłem normalną pracę. Po roku wzięliśmy ślub. Mamy dzisiaj dwójkę dzieci. I w 2016 roku, kiedy moje życie już było naprawdę bardzo fajne, niczego mi naprawdę nie brakowało. Miałem dom, miałem żonę, miałem córkę, miałem stabilną pracę, w której się dobrze czuję. Mieliśmy z żoną zaplanowany kredyt, że weźmiemy sobie kredyt, kupimy swoje mieszkanie, bo wcześniej mieszkaliśmy z moją babcią i po 7 latach, no tak, różnica pokoleń, przestaliśmy się tak, relacje nie były zbyt dobre i trzeba było się po prostu w zgodzie rozstać. I kiedy wybrałem się nad rzekę, za miasto i zacząłem dziękować Jezusowi, ja go cały czas nazywałem swoim przyjacielem, bo tak było, bo był moim przyjacielem, ja czułem Jego obecność w swoim życiu i się radowałem, że przebaczył mi grzechy. Ja wierzyłem. Ja wtedy myślałem, że ja wierzę, tak jak powinno się wierzyć, ale ja wierzyłem wtedy umysłem, nie sercem. Dzisiaj to wiem, wtedy tego nie widziałem. I kiedy zacząłem wymieniać wszystkie rzeczy, które przez tyle lat dostałem od mojego Pana, nawet wtedy, kiedy jeszcze za dziecka Go nie znałem, ile razy byłem w niebezpieczeństwie, a udało mi się uniknąć tego niebezpieczeństwa, ja zacząłem te wszystkie rzeczy wymieniać. Wracałem myślami do najgłębszych, do najmłodszych lat. I tak po kolei. Ale ja mam dużo. Ja mam wszystko. I dzięki łasce Bożej Duch Święty moje serce pokazał mi mnie. Ja się zapytałem, a co ja Tobie dałem, Jezu? Co ja Tobie dałem? I nic. I nic tam nie było. Ja się zasmuciłem, jak ten syn marnotrawny, który wejrzał w siebie, ja wejrzałem w siebie i nie ma nic. A ja się wstydziłem Jezusa. Ja wstydziłem się powiedzieć, że ja Go znam. I zapytałem się, Panie Jezu, tak jak potrafiłem, co ja Tobie mogę dać? I wewnątrz usłyszałem, idź do zboru. A ja wiedziałem, że w moim mieście jest zbór, ja już tam ich obserwowałem i tak dalej, bo się też na jakimś tam etapie zacząłem interesować, ale tu Kościół taki, sobie pomyślałem, że każdy ma swojego Boga. Myślę, o nie, kole, a u świadków też jest napisane, że przyjdą fałszywi prorocy i nie jednego w
wprowadzą w błąd. Myślę, ja się nie dam. Ja tu sobie dam radę, nie? Ale ten głos był, pierwszy raz w życiu usłyszałem ten głos w swoim sercu, który powiedział, idź do zboru. I postanowiłem. I to był ten dzień, w którym postanowiłem, że idę za Jezusem. Tak jak stałem, tak poszłem. Do dnia przekroczenia progu zboru minęło tam miesiąc, może dwa, bo zacząłem też odczuwać strach, bo ja widziałem, że żona źle zareaguje, że to nie będzie radosna informacja, bo już kiedyś żonie tam coś opowiadałem o Bogu, to tak nie bardzo. A ja wiedziałem, że ja idę i nie wracam. To nie jest wycieczka w jedną stronę, zobaczyć jak tam jest, jak śpiewają, jak się modlą i wróć do domu i jest okej. Tylko ja wiedziałem, że tam idę i ja tam zostaję. Ja zacząłem organizować żoną spacery koło zboru. Mówię, no poszedłbym tu zobaczyć, jak tu jest. No dobra, idź raz. Ale jedna niedziela, druga niedziela, żona wraca z pracy, otwiera laptopa, wchodzi w historię, a tam kazania. Kazanie za kazaniem. Brata Michała Chydzika, bo szybko na nie natrafiłem i się zaczęły problemy w domu. Ale Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, który wysłuchuje najgłębszych marzeń, najgłębszych pragnień. I ja się modliłem do Boga, po prostu, żeby dał mi teraz nową żonę. Ja się modliłem kiedyś, że miał żonę, ale teraz się modliłem, daj mi Panie nową żonę. Bo było naprawdę bardzo trudno w domu. Myśmy się przeprowadzili z powrotem do tej miejscowości, w którejśmy z początku mieszkali, do Chociwla. Ja zacząłem jeździć do zboru. I ja w pewnym momencie już nie widziałem szans na uratowanie mojego małżeństwa, bo było tak trudno, że ja zacząłem chyba w środku marzyć o takich słowach, weź swoje torby, wyjdź i więcej nie wracaj. To nie jest dobre. Ale tak po prostu już niekiedy było ciężko, że... Ale jeżeli zawierzymy Bogu, będziemy wyznawali swoje westchnienia nawet, to Pan wysłucha. I etap z moją żoną też był takim etapem odległym, dosyć długim. Między innymi rok temu przyjechaliśmy tu do Ustronia, na wczasy. Ja byłem na modlitwach z braćmi, już my stali tutaj modlili się. Ja mówię, że potrzebuję modlitwy też o żonę. I modliliśmy się. Ja stąd z modlitwy do domku, który mieliśmy, wchodzę, czy już? Nie, jeszcze nie. Ale no, tak człowiek myślał, no Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. To może być tak, że to jest ciach i już, to nie ma co. Ale tego roku, 2 czerwca, pojechaliśmy z moim zborem, bo mam zbór w Nowogardzie, to jest najbliższy zbór, który dobrze funkcjonuje w mojej okolicy. Pojechaliśmy do Wrocławia na ewangelizację, 2 czerwiec, był Nick Wucić i żona już podjęła decyzję, że idzie za Panem. Także Bóg wysłuchał wszystkich moich modlitw. I chciałbym was zachęcić, moi drodzy, do modlitwy z wiarą. Do modlitwy z wiarą i cierpliwości na jej wysłuchanie, bo Bóg jest Bogiem, który realizuje wszystkie marzenia. Ja już kończę naprawdę, ale w tym momencie realizuję kolejne moje marzenie, bo ja jestem internetowym, że tak powiem, zborownikiem. Często zaglądam na stronę zboru Betel i tak sobie kiedyś westchnąłem, jak chciałbym tu kiedyś stanąć, coś powiedzieć. I w tym momencie to się dzieje, moi drodzy. Bóg w tym momencie realizuje moje jedno z większych marzeń po nawróceniu. I dziękuję Mu za to. Chwała Bogu, bracia, przyjaciele. Amen.